Radomir Witt. Dzień dobry. TVN24. Dzień dobry. Reporter sejmowy, ale także pisarz. No, Sejm Witta to już znamy. Te kuluary Sejmu, które nam pokazywałeś. Na teraz Sejm Witta wszystkich, czyli czas na głos młodych. Powiem ci, że przeczytałem tę książkę. Trochę nie jesteś grupą docelową, jeżeli tak, chodzi o tę książkę. To prawda, ale obrazkami, które tam są, grafikami, zainteresowała się moja 4-letnia córka. Musiałem na przykład tłumaczyć, że to jest Sejm, tutaj jest korytarz, tutaj jak ty stałeś z tym mikrofonem, to mówi, o, jak tatuś? Ja mówię, tak, to nas, tak. Dziennikarzy tam pracujących, przecież jest sporo. Radomirze, zanim o tym, o czym dokładnie piszesz w tej książce, ale sporo wycieczek bywało, mam nadzieję, że bywa wciąż w polskim Sejmie. Ci młodzi ludzie tam się pojawiają. Zresztą ja też wiele lat temu byłem po raz pierwszy w Sejmie jako uczestnik szkolnej wycieczki. Oni podchodzą też do was, do dziennikarzy i pytają o coś, bo jestem ciekaw, co ich interesuje w tej zawiłej polityce, do której wszyscy mamy takie, a nie inne nastawienie. Zdarza się. Jak oni na to patrzą? Zdarza się, że podchodzą, że zadają pytania, do czego w ogóle bardzo serdecznie zachęcam, jeżeli ktoś ma w planach jakąś wycieczkę do Sejmu, to ja na przykład zawsze jestem otwarty na to, żeby odpowiadać na te pytania, jeżeli już ktoś przyjeżdża do Sejmu. A na liście pytań, no najczęściej te dotyczące naszej pracy dziennikarzy, czyli jak to tutaj wygląda, bo ty pewnie bardzo dobrze to wiesz, ale nie wszyscy wiedzą, jak wygląda to miejsce pracy dziennikarzy w Sejmie, że są stoliki. Słynne stoliki, tak. Że chociaż będzie tutaj mały remoncik i będą zmiany, jeżeli chodzi o stoliki. Co ty opowiadasz? Nie będzie już tych legendarnych stolików? Troszkę inaczej to będzie wyglądało i będzie przearanżowane, bo też Kancelaria Sejmu wraca teraz do tego, co Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało. Lata temu, czyli do słynnej 101, czyli takiej sali normalnej, cywilizowanej sali, gdzie odbywały się konferencje prasowe. W normalnych warunkach można było zadawać w czasie tych konferencji pytania politykom. Prawo i Sprawiedliwość 101 zlikwidowało i teraz ona będzie przywrócona i w związku z tym będzie też takie małe przearanżowanie tej przestrzeni, gdzie pracujemy. A podchodzą ci młodzi ludzie i na przykład mówią, no chciałbym być politykiem, chciałbym tutaj tego być jeszcze, w tym sejmie zasiadać. Tego jeszcze od nich nie usłyszałem. No, ale to w ogóle cenna refleksja teraz taka, że właściwie nikt z tych wycieczek nie podszedł, nie powiedział, że tak, chciałbym być politykiem, no super w ogóle i tak dalej. Ja jeszcze pamiętam, o dziennikarstwie to tak, że czyli przychodzą mi chcą być, tak? To się zdarzy, tak. No właśnie, to też jest, wiesz co, taka smutna rzeczywistość, że no to oni, politycy, doprowadzili do tego, że tak ochydzili też ten obraz polskiej polityki, że mało kto chce w tę stronę iść. No, ale ty na szczęście tutaj tłumaczysz, jak to wszystko wygląda, to czego często nie robi polska szkoła, czyli jak krok po kroku ten proces legislacji wygląda. Jeżeli ktoś z was, drodzy widzowie, nie był nigdy w Sejmie, to proszę tę książkę Radomira jako taki przewodnik sobie traktować, bo też można śladami tej książki podążać i to wszystko oglądać. Co było dla ciebie najtrudniejsze przy okazji pisania tej książki? Największym wyzwaniem było to, żebym napisał tak, żeby rzeczywiście ta książka trafiła do młodych osób. Nie żeby mi się wydawało, że ona trafi, tylko żeby trafiła. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, tak jak mówiłeś, że albo same ilustracje, obrazki, kolaże, które już będą jakimś punktem zaczepienia i dla młodej osoby mogą być jakimś powodem, żeby zainteresować się tym. Ale też jeżeli chodzi o tekst. Ja bardzo chciałem napisać książkę, która po pierwsze przypomnij o tym, że każda młoda osoba jest ważna i każda młoda osoba, niezależnie od tego, co robi, w którym miejscu się teraz znajduje, może zmieniać świat wokół siebie. I to nie od razu musi być zmiana na wielką skalę, bo można zmieniać ten świat dookoła nas, można zwracać uwagę innym ludziom na ważne tematy, można komuś pomagać, można kogoś uwrażliwiać na pewne kwestie związane chociażby z tym, co się teraz dzieje w debacie publicznej. Związane z mową nienawiści, ze zdrowiem psychicznym. O czym też w tej książce piszesz, ważny aspekt, z którym też przy ulicy Wiejskiej powinni się zdecydowanie częściej parlamentarzyści zajmować. W ogóle ta książka, powiem ci, powstała trochę z takiego mojego podirytowania, że ci, o których wspominasz przy ulicy Wiejskiej, to oni tak rytualnie co jakiś czas powiedzą, no tak, młodzi ludzie są ważni, trzeba zająć się ich sprawami, trzeba ich słuchać i zazwyczaj to rytualne zainteresowanie ma miejsce w okolicach wyborów, a później to już o tych młodych przypadek. Się... Na pewno, oczywiście. I później już o młodych nie pamiętają. To prawda, niestety. Więc chciałem, żeby ta książka też przypominała o tym, przede wszystkim młodym ludziom, że paradoksalnie mają
duże możliwości wpływania na polityków, nawet jeżeli jeszcze nie mogą głosować, bo nie mają prawa do głosowania. Tym bardziej, że za chwilę będzie znów ten piękny czas kampanii wyborczej, kiedy znów będziemy słyszeć, jak to pięknie może być, jeżeli ten albo tamten kandydat, tudzież kandydatka te wybory wygra. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej polityki aktualnej, skoro przy wyborach prezydenckich jesteśmy. To co po tej prawej stronie? Mariusz Błaszczak. Słyszałem wczoraj od Dominiki Długosz, która współprowadziła ze mną Onet Rano, że Mariusz Błaszczak podobno już chodzi po Warszawie, garnitury piękne, kupuje koszule, jakby się na coś szykował. Ostatnio rozmawiałem na ten temat z Mariuszem Błaszczakiem w Sejmie, który oczywiście tak się krygował i mówił, że stawiam go w niezręcznej sytuacji, pytając, czy w ogóle rozważa siebie jako potencjalnego kandydata, i on tak podkreślał, że dla niego najważniejsze jest to, żeby kandydatem była osoba, która ma największe szanse I która będzie wypadała najlepiej po prostu w tym cyklu wyborczym i potencjalnych różnych perspektywach. No, wiesz, teorii jest kilka, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, i ja też z tego, co słyszę i widzę, to powiedziałbym, że to jeszcze jest ten etap, kiedy wszystko teoretycznie może się zdarzyć. Owszem, Mariusz Błaszczak ma przekonanie, po pierwsze, że to on będzie tym drugim po Jarosławie Kaczyńskim, a w perspektywie pierwszym, jeżeli chodzi o struktury partyjne, co jest bardzo istotne, bo to też wiąże się ze zmarginalizowaniem ludzi Mateusza Morawieckiego i jego frakcji, która trochę została zepchnięta. Z drugiej strony jest Przemysław Czarnek i jego ambicje, bo one cały czas są bardzo żywe, a z trzeciej strony są wybory prezydenckie. I pytanie, czy Mariusz Błaszczak, ale sam Jarosław Kaczyński swojego czasu mówił, że no Mariusz Błaszczak tak, gdybyśmy nadal rządzili, gdyby był ministrem obrony narodowej, no bo wtedy wiadomo, kojarzyłby się z tymi kwestiami obronności, miałby mocny mandat. Pytanie, czy teraz będzie na tyle charyzmatyczny, no właśnie, i czy wyprzesa z siebie ten kampanijny sznyt? Ja to zauważam, chociaż ja to często oglądam przy okazji relacji. No ty jesteś tam na miejscu, widzisz to, że Mariusz Błaszczak już mówi trochę inaczej. On taki bardziej wiecowy się troszkę stał, chociaż i tak nie wyobrażam go sobie na takim dużym szlaku kampanijnym, gdzie nie wiem, jakiś, nie wiem, kto by się w ogóle nazywał, no był Dudabus, tutaj nie wiem, jakby się taki autobus, który Mariusz Błaszczak... Błaszczakobus? Błaszczakobus, no, trochę za długa nazwa, żeby trochę takie to chwytne, tak, bo jakoś coś by tam wymyślili, ale wiesz... Mariobus. Mariusz to inny Mariusz. No to zostawmy to specom z Nowogrodzkiej, niech oni się z tym problemem borykają, ale wiesz, że on jeździ po Polsce, wychodzi w tej rozpiętej koszuli z podwiniętymi rękawami, z kubkiem kawy, rozdaje, podaje ręce, przemawia i tak dalej. Jakoś trudno mi sobie to wyobrazić. No dlatego na przykład jest ta frakcja młodszych pokoleniowo polityków Prawa i Sprawiedliwości i na tej liście Przydacz, Bogucki, Bocheński, którzy już są trochę zaprawieni w tego rodzaju kampanii. No Bocheński to Warszawa. Bogucki z kolei ostatnio nawet trenował swoje umiejętności, pokrzykując na tym wiecu Prawa i Sprawiedliwości. Stał się przy Ministerstwie Sprawiedliwości, gdy południowa Polska to była Powódź, a centralna Polska to było Prawo i Sprawiedliwość. Złośliwcy oczywiście nawet twierdzą, że próbował rapować w czasie tego swojego występu. Tak, to była specyficzna formuła audiowizualna, jeżeli chodzi o to, co tam zaprezentował i w jaki sposób na tym wiecu, ale już próbował. Już tam prezes stał, patrzył i wiesz, poseł Bogucki na pewno wiedział, że prezes stoi, patrzy, zastanawia się, a może. Ale no, wiesz, ten festiwal, te igrzyska cały czas trwają w Prawie i Sprawiedliwości. Teraz pojawił się Marcin Przydacz, który też ostatnio z nim rozmawiałem w Sejmie i powiedział, że no to tak to jest, jak my tutaj idziemy, no różne stanowiska, to nie po to, żeby być w opozycji, tylko żeby mieć coś do powiedzenia. To jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo z panem posłem Przydaczem kilka tygodni temu, 2 albo 3 tygodnie temu rozmawiałem w programie, kiedy on jeszcze nie był tak oficjalnie na tej giełdzie, gdzieś tam w kuluarach się mówiło, że on tam może by pasował, no i wymieniam te wszystkie tam cechy, że okazały, że młody, że zna języki, no bo to przecież stypendysta też w kilku uniwersytetach, i podprowadzam, i on mówi nie, nic jeszcze nie jest przekonany za ten. I pytam go, zresztą jak inny kandydatów też po drugiej stronie barykady, ale czy pan by chciał? No to jest dość proste pytanie. No tak, czy pan by chciał być, czy pan by nie chciał być tym kandydatem? Żaden kandydat, czy to Przydacz, czy ktokolwiek inny z prawej, lewej strony, czy z Koalicji Obywatelskiej, nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć, tak, chciałbym. Wiesz, to trochę też wynika z tego, że niektórzy politycy, którzy są zaangażowani w te działania sztabowe, gdy ich pytam, no kiedy ogłosicie w różnych ugrupowaniach, czy obozach politycznych, mówią, że najchętniej to byśmy w przyszłym roku na Wielkanoc ogłosili. Bo chodzi o to, żeby kandydat się nie zużył. Jeżeli teraz ktoś powie, że
tak, ja chciałbym kandydować, no to już się skupi na nim opinia publiczna, już się skupią inni politycy, już rozpoczną różnego rodzaju strategie związane z tym, żeby na przykład osłabić pozycję takiej osoby. Więc trochę rozumiem, że nikt nie chce wyjść przed szereg i powiedzieć, tak, ja tutaj będę kandydował albo chcę być kandydatem na kandydata, no bo nie dość, że to, o czym mówię, to jeszcze te wewnętrzne walki, które są bardzo intensywne w Prawie i Sprawiedliwości. Jeszcze dodajmy jednak mimo wszystko, ja będę dodawał to nazwisko Morawiecki do tej układanki, no bo on nadal walczy, on nadal ma w sobie to poczucie, że byłby idealnym kandydatem na prezydenta, co zresztą widać po tym, co robi w ostatnim czasie, ale z drugiej strony widać po stronie Prawa i Sprawiedliwości marginalizację. No, Mateusz Morawiecki ma jedną istotną kartę, kartę finansową, to znaczy gdyby przyszło co do czego, to jednak to jest kandydat, który ma pieniądze. On sobie tę kampanię może w jakiejś mierze sam zrobić. No dobrze, a po drugiej stronie tej politycznej barykady rozumiem, że pomysł jednego kandydata wspólnego koalicji 15 października już poległ, umarł, nie ma go. Jeżeli w ogóle kiedykolwiek nie sądzę, że to raczej chyba była taka trochę publicystyka albo pobożne życzenia niektórych polityków tych ugrupowań, które są w gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o koalicję rządzącą. Ostatnio rozmawiałem z jednym z polityków Polski 2050, ważnym politykiem, który się zarzekał, że jest w stanie założyć się o swój cały majątek ze mną, że Szymon Hołownia wystartuje. Mm-hmm. To jeżeli chodzi o potencjalne takie, no, to cały czas to gdybanie i zastanawianie się, zresztą niuansowane przez samego Szymona Hołownię, trwa w przestrzeni publicznej, czy wystartuje, czy nie wystartuje. No i po stronie Platformy raczej Rafał Trzaskowski, no jego otoczenie utrzymuje, że sprawa jest właściwie już pewna i potwierdzona. Na pewno nie ma planu na Donalda Tuska, ale jest Radosław Sikorski i jego ambicje. Tak, tak, no, który też no, swoim wystąpieniem chociażby w ONZ-cie w ostatnich dniach, no to też pokazał, że na tej arenie międzynarodowej, no to potrafi. To więcej jest tych takich elementów, że tam widać krok po kroczku, tak. Ktoś myśli, a nuż może, no ale prawyborów nie będzie, więc... Nie będzie. Więc raczej sytuacja wydaje się tutaj jasna, chociaż te ambicje prezydenckie Radosława Sikorskiego są bardzo, bardzo widoczne. No to coś, co wydarzy się nieco bliżej niż wybory prezydenckie, bo ma wydarzyć się już za kilkanaście dni, 14 dzień października, to ważny dzień w polskim Sejmie, może być, jeżeli Zbigniew Ziobro pojawi się przed komisją śledczą, która bada sprawę Pegasusa. Pojawi się? Nie pojawi się? Ja słyszę w Prawie i Sprawiedliwości, bliżej też suwerennej Polsce, że jednak no, ten tak zwany Trybunał Konstytucyjny, po którym głównie to została siedziba przy Alei Szucha, bo z zawartością różnie bywa tej siedziby, jeżeli chodzi o działalność. No bo przecież ten Trybunał na wniosek polityków Prawa i Sprawiedliwości, co za zaskoczenie, miał stwierdzić, że ta komisja to w ogóle nie może sobie istnieć. Szok. I niedowierzanie. Mhm. No i gdyby teraz Zbigniew Ziobro przyszedł się tłumaczyć albo cokolwiek wygłosić, na nawet jakieś oświadczenie na początku, no to uznałby i legitymizowałby istnienie tejże komisji, więc słyszałem o tym wariancie, że jednak według polityków Prawa i Sprawiedliwości tej komisji nie ma, więc też nie może być kogokolwiek wezwanego przed tą komisją. No, zobaczymy. Czyli to trochę traci rację bytu, mimo wszystko, no bo jeżeli tam nie ma polityków PiS-u w składzie tej komisji, bo po prostu nie uczestniczą w jej pracach od dłuższego czasu, to jeszcze jest jeden problem, ale drugi, ten ważniejszy, jeżeli nie będą przychodzili politycy PiS-u, czyli ci, którzy przez 8 lat rządzili Polską, którzy mają wiele do wyjaśnienia, no to ta komisja zbyt dużego sensu nie będzie miała. Oczywiście są też instrumenty związane z ukaraniem, na przykład za niestawienie się na wyzwanie i tak dalej, ale ja bym do tej listy problemów, o których mówisz, dorzucił jeszcze jeden zasadniczy. Czy ta komisja śledcza w obliczu tego, że mówimy o materii ściśle tajnej, mówimy o działaniach operacyjnych służb, czy ta komisja w ogóle nadaje się do tego, żeby badać tego rodzaju kwestie, czy to nie powinno być jednak wyjaśnione przez prokuraturę bardzo szczegółowo, bo taka dyskusja toczy się w koalicji rządzącej. Komisji przychodzili do mediów i mówili, że my nie mamy na czym pracować. Tak. Nie mamy dokumentów, nie mamy nic, z czego możemy jakieś wnioski wyciągać, budować jakiekolwiek tezy, no i dochodzić do tej prawdy. I to jest zasadniczy problem, brak dostępu do tych dokumentów albo wybiórcze, szczątkowe dokumenty, które nie budują obrazu całej sytuacji. No, to jest sprawa, która powinna być wyjaśniona, bo to były wydarzenia bez precedensu. Bez precedensu. Ale uważam, że w obliczu tego, co się dzieje, powinna się zająć tym przede wszystkim prokuratura i powinna robić to też w maksymalnie transparentny, na tyle, na ile pozwala materia tej sprawy, sposób. Nie widzę tutaj i nie sądzę, że ta komisja cokolwiek w tej sprawie odkryje.
nowego, oprócz podsumowania tych rzeczy, które już wiemy, które też zostały ogłoszone przez oficjalne instytucje, czy ministerstwa, czy koordynatora służb. Wiesz, się zastanawiam, co sobie gdzieś myślą liderzy koalicji 15 października, którzy zapowiadają, no jakoś tam starają się te rozliczenia robić, kiedy patrzą na to, jak te komisje śledcze, wszystkie, które do tej pory były, funkcjonowały, a przecież zapowiedzi były, że no teraz na początek to te komisje, ale będzie ich w tej kadencji zdecydowanie więcej. No, na pewno nie będzie. Taki pewien, nie, tak. Nic nie wskazuje na to, żeby miały pojawić się nowe. Chociaż w przypadku niektórych komisji, może nie Pegasusowej akurat, ale na przykład afera wizowa, to jednak niektóre przesłuchania były bardzo interesujące, szczególnie te na szczeblu urzędniczym, dyrektorskim, jeżeli chodzi o ministerstwa, i rzuciły nowe światło na pewne sprawy albo pewne dokumenty, które komisji udało się wyciągnąć. Ale póki co nie słyszę, żeby w kolejnych sprawach były powoływane komisje. Nie. Takich koncepcji nie ma. To jeszcze powiedz mi, co się mówi w kuluarach sejmowych a propos tego, no i też co ty na ten temat w ogóle myślisz, co dzieje się przy okazji prokuratora krajowego, no bo pytałem Mirosława Suchonia, mojego gościa, przed chwilą, kto jest prokuratorem krajowym, no to oczywiście pan Korneluk, czyli ten, który teraz jakby został przez konkurs wyłoniony, tak uważają rządzący, no ale kiedy spojrzymy sobie na to, co będzie działo się dziś w Pałacu Prezydenckim, to tam zupełnie inny człowiek pojawi się jako prokurator krajowy, bo pan Barski się pojawi na zaproszenie Andrzeja Dudy, właśnie też nazywany prokuratorem krajowym. No, Andrzej Duda ma prawo zaprosić kogo chce do Pałacu Prezydenckiego. Zresztą historia zapraszania różnych ludzi w ostatnim czasie pokazuje, że są to różnego rodzaju odwiedziny, bardzo czasami o zaskakującym charakterze. Zresztą Andrzej Duda też potrafi odwiedzać zaskakujące towarzystwo. Patrz ostatnio Czechy. Chociaż jakoś tak gospodarz nawet nie był w stanie go rozpoznać. Gdzie on to tam siedzi, a siedział przecież tuż obok. No ciekawa to była sytuacja. No... Na szczęście my wszyscy rozpoznajemy prezydenta, nie da się go nie zauważyć. Nie, absolutnie. Szczególnie gdy przemawia. W każdym razie, wracając do tego, o czym mówiłeś, sytuacja jest prosta. Mamy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, i mamy bardzo, bardzo jasno, co wynika z tego orzecznictwa, ale też przypomnę uchwały trzech połączonych izb Sądu Najwyższego, która została podjęta kilka lat temu. Mamy bardzo jasną wykładnię w materii tego, kto został wybrany, mianowany przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, a kto nie. I tu właściwie kończy się cała ta dyskusja dotycząca tego, jaka była refleksja sędziów, którzy zostali do Sądu Najwyższego powołani w procesie, który, jak zwraca uwagę ze względu na wadliwie powołaną Krajową Radę Sądownictwa, jak zwracają uwagę organizacje prawnicze, międzynarodowe trybunały, no w procesie, który był upolityczniony. Bo przypomnę, jaka jest w ogóle historia, jaka jest geneza tego wszystkiego, co działo się z tą neo-KRS. Najpierw pierwsze wydanie Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie w ogóle nie było tego zróżnicowania, na przykład z Konstytucji jasno wynika, że Krajowa Rada Sądownictwa to są sędziowie różnych sądów. Jest pełna reprezentacja. Tego tam nie było w tym pierwszym wydaniu, bo to już jest kolejna kadencja tej neo-KRS. Przypomnę, jaki mechanizm wybrano. Pozorowano, że kogokolwiek interesuje jakakolwiek współpraca z ówczesną opozycją, a tak naprawdę ten mechanizm miał w sobie zaszczepione to, że na końcu i tak zwykła większość jest potrzebna, ta większość Prawa i Sprawiedliwości, i nie będzie żadnego problemu miał ówczesny obóz władzy. Więc jeżeli politycy dokonywali takiego arbitralnego wyboru i ukształtowali tego rodzaju ciało, w którym znajdują się różni ludzie, co do których życiorysów można mieć różnego rodzaju refleksje, i to nie są refleksje, które skłaniają do bicia brawa, tylko raczej zastanawiania się, skąd oni się tam wzięli i dlaczego, no to trudno mówić o tym, żeby ten system dobrze funkcjonował. Jest zgodnie z międzynarodowym orzecznictwem neo-KRS ukształtowana w niewłaściwy sposób. Jest polityczny wpływ. Są sędziowie w Sądzie Najwyższym, którzy zostali w tym, przez to gremium wybrane. Wybranie to jest obarczone wadą. Skoro jest obarczone wadą, no to o czym ci sędziowie powiedzieli w Sądzie Najwyższym, no ma znaczenie jakiejś ich refleksji. Nie chcę tutaj już cytować klasyków Prawa i Sprawiedliwości, którzy swojego czasu mówili o różnego rodzaju refleksjach przy kawie i ciasteczkach bodaj w Trybunale Konstytucyjnym. Tak było. No a w tym wszystkim oczywiście mamy to, co dzieje się tu i teraz. Czyli jedna strona uważa, że to jest prokurator krajowy, a druga strona, że to
jest prokurator krajowy, a w tym wszystkim my, obywatele, którzy próbujemy to wszystko jakoś zrozumieć. Ale żeby państwo zrozumieli, też ci najmłodsi, te zawiłości naszej polityki, raz jeszcze polecam. Sejm wita wszystkich, czas na głos młodych. I jeszcze jedna fajna rzecz, obiecałem córce, bo zobaczyła to, mówi: tatusiu, jakaś gra. A jest tak, gra? Tak. Fajnie, zagramy dziś wieczorem. Także też coś się doedukujemy. To dobrej zabawy w takim razie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki ci. Dziękuję, dobrego dnia, bo dziś w Sejmie sporo dziać się będzie. Na program zaprosił McDonald's.